Witam serdecznie, trenerze. Kolejny sparing za nami. Wygrywamy 3-1 z DKS Dobre Miasto. Proszę kilka słów podsumowania. Byśmy chcieli też wiedzieć, jak wzmocnienia przełożyły się na dzisiejszy mecz. Jak dają radę chłopaki w nowych sytuacjach, w nowym zespole. Witam wszystkich. Tak jak wspomniałeś, wygrywamy dzisiaj z DKS-em Dobre Miasto 3-1, ale jak wspomniałem wcześniej, nie wynik jest najważniejszy w tych grach kontrolnych. My mieliśmy dzisiaj za zadania przede wszystkim otwierać grę od bramkarza poprzez naszych stoperów i budować tą akcję wyżej. Uważam, że w wielu fragmentach meczu bardzo dobrze nam to wychodziło. Fajnie gdzieś tutaj rotowaliśmy. Na pewno zdarzały się mankamenty w naszej grze, mianowicie uważam, że troszkę za nisko nasza druga linia była, kiedy nie mieliśmy piłki, stąd dużo przestrzeni dla przeciwnika w tej środkowej części boiska. Strzelamy 3 gole, fajnie, bo też na pewno zasłużyliśmy na te 3 gole naszymi dobrymi zagraniami. Nie uniknęliśmy błędów w defensywie, przeciwnicy strzelili jednego gola, ale wiadomo, mierzyliśmy się też naprawdę z dobrym czwartoligowym zespołem i fajnie, bo pokazało nam, nad czym mamy się skupić dalej w dalszej części okresu przygotowawczego. Jeśli chodzi o nasze wzmocnienia, no to naprawdę uważam, że zarząd bardzo dobrą pracę wykonał, sprowadzając tych zawodników, bo czy Kacper Nowicki, czy bracia Gajewscy, czy Filip Wieliczko, który dzisiaj niestety nie mógł wystąpić, to są naprawdę klasowi zawodnicy, którzy pomogą nam, którzy pomogli już nam dzisiaj i jestem przekonany, że w nadchodzącej rundzie na pewno nam pomogą o wiele bardziej. Dziękuję bardzo.